Hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry LEGO Star Wars Skywalker Saga. No niestety pożegnaliśmy jedną postać naszą główną. Nauczyłeś się już w końcu rzucać tym? Nie. Nie nauczył się. Pożegnaliśmy Hanna Solo niestety. Niestety. Drugi raz mam miecz świetny i mam walczyć z Kylo Renem. Niezłe wymagania. No teraz mamy Kylo Reno, niestety. Niestety, jak stety. On nie umie rzucać tym mieczem świetnym, no kurde. Fin. Dlatego nie jest Jedi. Nie jest Jedi, więc nie umie. Aha, dzięki. Dzięki, nic nie widzę. Chciałbym jeszcze ten. Jeszcze tego za bardzo nie opanowałem. Przepraszam. No widać. Nawet skakać nie umiesz. Chciałem jeszcze się zbierać. No dobra, nie będę się bawić. Nie zasługujesz na ten miecz świetlny! Oddaj mi go! Nie, nie dostaniesz go! Chcę, żebyśmy za nim poszli. To pewnie pułapka, ale nie możemy mu dać uciec. Dobra, dobra, jeszcze mam ten. Chciałbym dozbierać się klocków. Może się uda, może nie. Może nie brakuje. Może po drodze jeszcze coś znajdę. No powinniśmy za jakieś parę chwil skończyć... skończyć epizod numer... 7? Nie. 4, 5, 6, 7, tak. Skaduję. Skaduj, skadula. Poszedł gdzieś tam. No, 7, 7. Dzięki za te. Może się dozbieram. Na prawdziwego Jedi'a. Zbuduj? Zbuduj, żeby rozwalić. No okej. Ha! Spadli sobie. Fajnie. A nie drzewo. Złomiarka i zdrajca! Jesteście żałośni! Co? Jaka złomiarka? Jaka to jest złomiarka? Gdzie ty złomiarka? On nie może uciec po tym, co zrobił! Jeszcze trochę, jeszcze trochę... Będą... Jeszcze... Można tak przez cały odcinek. Jeszcze trochę. Yes! Mogłeś walczyć. Się nie stresować. Podwór z ciebie! Jesteśmy tu sami. Han Solo was nie uratuje. No niestety. Kurde, ty dziadu kapuściany. Idam za Hanna Solo. No, gdzieś cię w zaspy wsysło, co? Tak na chwilę. No nie, no ty jeszcze nie umiesz. No, raczej ty nie umiesz. Nie będziesz umiał. Rzucać mieczem świetnym. Nie wygrasz! Nie możesz! No to patrz! No to patrz, tam patrz! Młoda będzie mieć, a nie ty, kurde. O jej miecz. Teraz. To oni zniszczyli naszą bazę. Nie, nie my.
A ona będzie pewnie umiała rzucać, co? Mieczem świetnym, coś mi się wydaje. Sprawdźmy to zaraz. Nie. Nie umie. Ona jeszcze nie wie, że może być Jedi. Chyba. Czy mi się myli ostatni Jedi nazwa filmu z tym? Przecież Luke jeszcze będzie, no nie? Luke akurat będzie w ostatnim Jedi. Wszystko w porządku, Finn? Tak. Musimy spoiler. No nie, no bez przesady. Tyle lat mieliście, żeby obejrzeć Gwiezdne Wojny, to... A raczej nie powinien być spoiler dla was. Dobra, już nie muszę ten zbierać. Nie? To się zaraz przekonacie. No bo jeszcze Kylo Ren'a trzeba dopaść. Uciekł nagle. Tak samo jak uciekły mi klatki. Na chwilę. Miałam 40 coś. Wiecie, po takim czasie jak gdzieś tam co chwilę gracie. Często gracie, znaczy nie co chwilę. Często gracie i macie... I skąd nie tam... Ona umie budować! O kurde, tego bym się nie spodziewała. Aha, przecież już budowaliśmy. Boże drogi. I jak często gracie... powyżej 60 klatków, no widzicie różnicę po tym, jak gdzieś wam trochę dropnie, chrupnie wam trochę. Pomyśl, co osiągniesz po przejściu szkolenia! Więcej niż ty. No atakuj, no co ty? No nie. Nie mam gdzie. Gdzieś się mapa mi kończy. Pod nogami. No i co robisz? Nie wiem, jakim cudem trafił, no ale... Tak, tak. Tak, tak, Helena, tak, tak. Dobra, już, już, daj. Potrzebujesz nauczyciela. Mogę ci pokazać ścieżki mocy. Nie, nie opuszczajcie mnie. Coś trzeba dostał, Boże. No i nie ma basy. Kolejna wysadzona. No, zaraz będzie koniec. No nie tak się skończyło. Ale ja raczej nie będzie zachwycony. Ne. Halo. Ach, nie wiem, co w niego wstąpiło. Pokaże nam chyba, no nie? Bo było coś, tak się skończył przebudzenie mocy właśnie tym, że... Nie wiem, pokazali? Coś tam, gdzie Luke się znajduje? Ona... Nie, ona jeszcze tam doleciała tam. Doleciała tam i chyba... pokazali Luke'a? Wiem, że chyba coś takiego było. Albo pokazali, albo gdzieś tam rękę pokazali. Coś tam pokazali. Tak na zachętę. To się nazywa pilot, okej. Okay. Reszta się już nie nazywa. Nie pasuje. Jak się jakoś właśnie skończył ten przebudzenie? I zaczyna mu się... ostatni Jedi, że ona już tam była u tego. Chyba ona się uczyła tego od Skywalkera, od Luke'a.
No, dobra. BB. Twierdzi, że musi nam coś pokazać. Coś sobie przypomniał. Szczerze wątpię, aby Artu miał resztę mapy w swoich danych zapasowych, BB-8. Moment! Dosiąść? BBA, mam dosiąść? Artu D2 może mieć pewne wspaniałe wieści. Pokaż. On siedzi tu cały czas. Hej, już spokojnie, czekaj. Mapa jest w całości. Luke. Tak. Wezmę Chewiego i Sokoła. I znajdę Luka. No, znajdziemy, znajdziemy. Nie, nie biorę z statku tego śmiesznego. A Boże, czemu? Co ja to robię? Jeszcze nam zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem do odkrycia. Chłe. No, zobaczymy. No i chyba ta wysepka taka, w miarę fajna. Gdybym zamieszkała na takiej wysepce, dajcie mi chałupinę, internet i mogę żyć. I jakieś jedzenie. Gdzieś. Artu. Daleko. Sklep. Sklep. Sklep jakiś żarciem. O, to są te takie porki, potworki, mini. Nie zaś mini porki. Luke Skywalker. No nie, ksiądz. Święty Mikołaj, o. No i tak się to właśnie skończyło. Moc cię wzywa. Ukończona część numer 7. Czy sobie zaczniemy oczywiście standardowo? Jedi ostatni. Jeszcze dwa nam zostały, patrzcie. Kurde. No bo to już robiliśmy. To jest jakbyście chcieli gra swobodna i wtedy przenosicie się do danej planety. I tak dalej, i możecie sobie chyba postacie. Potem sprawdzimy, jak skończymy. Jak skończymy cały ten. Całą grę, to zobaczymy, jak. Ale tak jak mówię, gra swobodna polega właśnie na tym, że. Będziecie mieć te planety już wszystkie odblokowane. Skoczycie sobie, nie wiem, gdzieś tam na jakąś daną planetę, i będziecie sobie w danej lokacji czyścić wszystko, co tam jest możliwe. No. I wtedy chyba można było. Wybierać jakąkolwiek postać, jaką tam potrzebujecie. Tak to, zazwyczaj ten działało w Batmanie, w Lego. Pierwszym. Boże, kiedy ja grałam. Dawno temu. No i standardowo muszę wyciszyć to, no bo naprawdę tam inne, tam zdarzają się te prawa autorskie, ale to było na czerwono, więc byście nie obejrzeli nawet tego odcinka, jakbym to zostawiła.
więc muszę przyciszać. Robiliśmy już gorsze rzeczy. No muszę, no kurde, tak sobie wymyślili. No, rozchmurzamy się. BB-8, co ja ci pucz. Pucz. Kogo pucz? Kogo mam wypuczyć? No dobra. Wiadomość wysyła. Mamy pilną wiadomość. Od Poe Damerona z floty Republiki. Ogromne podobieństwo. Jak się miała matka? Atakuje pancernik. Dobra, biorę działa na cel. Dali, zacznij podejście. Zrozumiano. Jee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 e
wygląda jak na tym twoim infantylnym rysunku. Jest to widet powitalny! Mamusia. Ech. Tak, ja bym tak nie zrobiła, więc musieli to zrobić w taki sposób. O kurde, mnie wyrzuciło. Halo, latam bokiem, mówię nie. Poł! O kurde, poł nie trafił. Poł, naucz się latać. Tak. Tak, ja nie wiem, gdzie jestem. Spoko. Aha, jestem w ogóle... Kto mnie kopci? Czemu ja się kopcę? O co? No dostałeś, no halo! Wszyscy mnie atakują. Aha, w ogóle tu was nie ma. I stuk. Tu ktoś jest. Halo, wróć! Widzieliście, że się schowacie przede mną, co? Chodź, to muszę cię dopaść. Już? O Boże, szybko to poszło. Stój! Prawdziwy Jedi już. Coś mi jeszcze do rozwalenia zostało, wiem. I co się stało? Rozbiłam się jakimś cudem? Spłonęłam, no nie? No nie, no tu muszę typowo rakietą trafić, ale nie mam rakiet. Czemu? Jak ja mam to zestrzelić? Przepraszam bardzo. Wieżyczki mi zostały. A tu jakieś, Boże drogi. Biedny człowiek. No i co? I tak dalej nie mam tego. Rakiet. Ale bieda. No, nie mam dalej rakiet. Przecież to trzeba rakietami typowo rozwalić. Jak ja to kuźwa rozwalę? Przepraszam bardzo. No, patrzcie, to potrzebne rakiety, chyba że pod spodem to coś jest.
Jak zaraz się zderzę z tym statkiem. W ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. No nie, no. Widzicie, że te powody trzeba zrobić ten. Oddalę się, żeby zrobić. No, no patrzcie, no. Nie wiem, co jest grane. A nie trzeba? Aha, po co? Jezu, ja myślałam, że tam trzeba rakiety! Teraz tutaj wszyscy wracajcie, żebyśmy mogli opuścić to miejsce. Jak to wyglądało, no nie? A to pod spodem się chowało. Super. Wycofać się już? To jest rozkaz. A coś przerywa, przepraszam! Eskadro, czas na bomby! Bombowcy, trzymajcie się blisko. Myśliwce, chronić ich. Nie co dzień mamy szansę zdjąć pancernik, więc jej nie zmarnujmy. Pancernik. Dacie mi postrzelać jeszcze? A tak dziwnie. Uda nam się BB-8. Zniszczymy zaraz pancernik. To dopiero będzie coś. Nie, to automatyczna. Automatyczna. Automatycznie lata, a my tylko zestrzeliwujemy z tym. Te wszystkie resztę statków. Może być i tak. Żeby się nie skuć. Tak, zgadłeś. Aha, oni mają ten. No to już typowo potrzebujemy rakiet. Dobra, jeszcze po drugiej stronie mamy. No fajnie, że ja palę się. Skułam się. No dobra. Co, został jeszcze jeden, no nie? Tak. Nie ma hangarów zamkniętych. Bo mi zamknęli. Ciekawe, że się wylatują. Nie ma innych bombowców! Wszystko w twoich rękach! Kula do kręgi ci prędzej spadnie. Pianino? Pianino lub fortepian. Nie, fortepian. Pianino to są takie. Nie zdołają uciec, najwyższy wodzu. Mamy ich na bardzo krótkiej smyczy. Potężny Kylo Ren. No nie bardzo. To wyglądasz absurdalnie. Jesteś tylko dzieciakiem schowanym za maską. Przygotować mój statek. Zawsze w wersji komicznej to wszystko jest. Finn nagi cieknie wąż. Co? Finn, stary! Co ty robisz? Trzeba ci znaleźć ubranie. Chodź. Cieknie, no, nie cieknął. Okej, okay, zdobyliśmy wszystko. Nie wszystko, wiecie. Wiadomo, wyzwania, nie wiem, czy mamy. No i ten. I mini zestawy raczej nie mamy wszystkich.
O kurde, 3. Rekord. Dobra, idziemy. Okay, priorytety, stary. Najpierw może ubranie. Znajdziemy ci kurtkę i spodnie. Gdzieś tutaj musi być jakaś szafka czy coś. A nie minęła właśnie jakieś szafki, półki, czegoś. Aha, no tak, mogę użyć. Chodź, ogarniemy ci jakieś nieprzeciekające rzeczy. Cieknie wąż. No bo Finn był, cieknął. Co? Tutaj nic nie ma. Kto wszystko zabrał? Ta, utrapienie. Ludzie tutaj mają nawet pożyczania. Był przyczepiony do węża. Ale jak się rozejrzysz po statku, to pewnie gdzieś... Tu jest napisane, że ostatnią kurtkę wziął B. Damel. Chyba gościa nie kojarzę. Nie, wcale. O Boże, jak mi kojarzysz? No co ty? A ty to kto? A, w tamtą stronę. A co to takiego było w takim razie? Chyba tak nic. Kurtka będzie w tamtej szafie. Tak myślę, że mogłem zamiast tego po prostu otworzyć drzwi. No nic. I tak nigdy nie lubiłem tej szafy. Dobra, chodź się ubierz mi. No i czemu nie ubrałeś się? Ubierz się. No i spoko. Okej. To wracamy do szafy, żebyś mógł się w spokoju przebrać. A tu nie moglibyście się przebrać? Dziwne. Dobra, jestem ubrany. Co teraz? Okej. Musimy iść na mostek na odprawę. Tam się już wszystkiego dowiesz. No, my też oczywiście. Statek Snowka! Namierzyli przez hiperprzestrzeń. To niemożliwe. A jednak. Róbcie co ja. Nie, złowi się do statku. To kto dowodzi? Kolejna w hierarchii jest wiceadmirał Holdo. O Boże. Dziękuję bardzo. To co robimy? Idziecie na stanowiska i wykonujecie rozkazy. O Boże. Co ty tu robisz? Tylko coś sprawdzam. Sprawdzasz kapsuły ratunkowe. Nie! Ta flota jest stracona. Muszę kogoś ostrzec. Rej! Jeśli tutaj wróci, spotkaj... da radę. Zgłaszam twoją dezercję. Oh no. Wcale nie uciekałem. Chcę znaleźć przyjaciółkę i ją ostrzec, że ten statek jest stracony. Skoczymy w hiperprzestrzeń. Mogą nas namierzyć i tam! W hiperprzestrzeni? Tak. No, a do tego prawie nie mamy paliwa. Aktywne namierzanie. Nawet jeśli to nowa technologia, zasada musi... Którą być stronę? Namierzają nas tylko z głównego statku. Musimy powiedzieć Paul. Nawet jeśli dostaniemy się na Gwiezdny Niszczyciel, to kto wie, gdzie tam mają sterownię? Gość, który ją sprząta. Nie wiem kto. Jak nas tam zabiorę,
Będę mogła wyłączyć namierzanie. Jej! Ura. To urządza konkurs strzelecki, żeby otworzyć drzwi. Najwyższy porządek namierza nas z jednego niszczyciela, głównego. Więc trzeba go wysadzić. Podoba mi się pomysł, ale nie. Wkraść się na pokład, wyłączyć namierzanie. Flota ucieknie, zanim zauważą. Ale jak się wkradniecie na niszczyciel Snowka? Jakoś. Znajdźcie łamacza kodów. Szukajcie czerwonego kwiatu w klapie marynarki. W kasynie. Na Kantobajt. Paliwa wystarczy na 18 godzin. Śpieszmy się. Będę tu czekał, gotowy do skoku. No proszę, dobra. Polecimy jeszcze. Super. Aha, nie musimy. Weźmy kapsuły z hangaru. Ale tym razem bez razu. Zmień piętro. Jeszcze za wcześnie na żarty. Nie, ale gdzie chcę? Mapę galaktyki. No jest mapa galaktyki. No i tutaj. Się przeteleportujemy. Teleportacja, bo tak to musimy musieli iść do hangaru, wskoczyć do statku, wybrać, no to tak to wybieramy mapę galaktyki i już lecimy. Takie trochę skrócenie czasu. Kuszenia z rozwalaniem wszystkiego po drodze, oczywiście. Cantobite. Tu można parkować? Skup się lepiej. I pamiętaj, ten łamacz kodów będzie miał czerwony kwiat w klapie. Brzmi jak ktoś, kto by spędzał czas w takim luksusowym budynku jak ten. Dobra. Skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku mamy co? Mistrz łamania kodów. Mistrza mam znaleźć. Ja kojarzę, kto był tym mistrzem. Nie, dawno ją oglądałam. I tylko raz oglądałam. Tą nową trylogię. Trzeba jeszcze raz sobie może kiedyś obejrzeć znowu. Może w tym roku jeszcze. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry LEGO Star Wars Skywalker Saga. Dzięki, cześć.